Cześć kochani, witajcie w Foodbooku, o który tak wielu z was prosiło. Jest to film bez ściemy. Prawdziwa, najprawdziwsza prawda o tym, co jem w ciągu dnia. Może zanim wam pokażę, co jadłam w dniu, w którym nagrywałam ten film, to słowem wstępu nakreślę wam, jak wygląda moja dieta. Ona może być dla wielu osób irracjonalna. Ktoś może uznać ją za niezdrową, a mi ona służy. Po pierwsze, utrzymuję cały czas wagę, po drugie, mam dużo energii i po trzecie, moje wyniki badań, które robię regularnie, są rewelacyjne i sama doszłam do tego, jak się odżywiać, żeby właśnie tak się czuć, więc pamiętajcie, że to, że mi to służy, to nie znaczy, że wam będzie służyć. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że robię bardzo długą przerwę między szczególnie dwoma posiłkami, czyli śniadaniem i obiadem. No i właśnie, doprowadzam się do takiego stanu bardzo dużego głodu, ale podstawą w moim jadłospisie jest picie bardzo dużej ilości wody. Jak wstaję rano, piję szklankę wody, zazwyczaj letniej, żeby pobudzić jelita i oswoić się z tym, że szczególnie teraz zimą wychodzę z ciepłego łóżka i jest mi zimniej, więc ta letnia woda bardzo fajnie na mnie działa, potem piję normalnie zimną wodę i wody piję teraz, aktualnie, dziennie około 2 litrów, czasami więcej, to zależy, czy mam dzień treningowy. No bo powiem, że jak trenuję, no to wtedy piję jeszcze więcej. Zdajemy sobie marynarkę, bo naprawdę jest mi teraz bardzo ciepło. Więc tak, piję bardzo dużo wody i kiedy czuję głód właśnie pomiędzy śniadaniem a obiadem, to piję dużo wody. To jest jakby baza, to jest podstawa. I teraz zobaczycie przykładowy dzień z mojego życia i to jest taki dzień, w którym nie wszystko poszło zgodnie z planem i nawet się zastanawiałam, czy dodawać taki film, ale stwierdziłam, że przynajmniej będzie szczery, bo ja nie jestem idealną panią domu, ja nie przygotowuję posiłków dla rodziny codziennie, nam się zdarza jeść w restauracjach, czy robić rzeczy, które zobaczycie za chwilę. Niemniej, wstęp już myślę mamy za sobą, odhaczony i przechodzimy do tego, co zjadłam. Śniadanie. Płatki, gotowa mieszanka, tutaj akurat to jest musli mixed. Jeżeli nie musli, no to jem owsiankę i dokrajam sobie owoce, to co mam pod ręką. Ja nie robię insta friendly śniadań, które pięknie wyglądają, tylko one mają być sycące, w miarę szybkie, łatwe w przygotowaniu. Więc jeżeli nie musli, no to właśnie owsianka. W weekendy oczywiście śniadania wyglądają inaczej, ale będę dla was nagrywać różne foodbooki, więc zobaczycie, nie będę jakby rzucać pustych słów bez obrazków, więc skupmy się na tym. Więc tak, zazwyczaj tak wygląda moje śniadanie i jem je około między 7 rano a 8. W zasadzie w poniedziałek jem około 8, a w kolejne pozostałe dni robocze jem około 7, czasami w pół do 7, to wszystko zależy, jaki mam plan dnia. Niestety ja nie mam rutyny takiej, wiecie, czy codziennie ta sama pora wstawania i w ogóle, ale ogólnie wstaję dość wcześniej, więc jem to śniadanie. Potem piję cały czas dużo wody i kofeiny. I tutaj jest moja duża słabość, mój nałóg. Piję tak 2 do 3 kaw dziennie i tego dnia wypiłam 3 kawy, jedną w domu i 2 w restauracji podczas spotkania. No i tutaj przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest obiad. Obiad zjadłam o godzinie 15, czyli jaką mamy tutaj przerwę? Od 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 godzin bez jedzenia i mi nie burczy w brzuchu. Czuję głód, ale mam takie poczucie, że to niejedzenie sprawia, że czuję się lepiej. I swego czasu też schudłam, jak wiecie, i też wam o tym systemie moim żywieniu wtedy opowiadałam, bo nagrywałam film o tym, jak schudłam 10 kilo. I tak, czyli tutaj przechodzimy do obiadu i w planach miałam obiad z ryżem, rybą i brokułami, ale przedłużyło mi się spotkanie i to tak naprawdę mocno i tak sobie myślę, kurczę, wrócę do domu, moja córka będzie po szkole, będzie mega głodna, zanim przygotuję to danie, to minie trochę czasu, zamówię coś w tej restauracji, a że byliśmy w takiej pierogarni, która ma naprawdę świetne produkty, bardzo jakościowe, to zdecydowałam się zamówić na wynos i to też jest taki mój mały trik, jak wiem, że się nie wyrobię z obiadem, a nie chcę jeść byle czego, wiecie, jakiegoś tam instant i tak dalej, więc zamówiłam pierogi
z łososiem. Ja mówię tutaj tylko o sobie, nie mówię o pozostałych członkach mojej rodziny, bo to mój foodbook. Więc ja zjadłam pierogi z łososiem i do tego dwie surówki. I tutaj, jeżeli chodzi o obiady, to zazwyczaj u mnie, no wiadomo, że są jakieś węgle, albo ryż, albo ziemniaki, albo słodkie ziemniaki. W tym przypadku były to takie pierogi wypiekane z pieca, z bardzo takim mocno nadzianym wnętrzem łososiowym. I do tego dwie wielkie surówki, więc surówki naprawdę codziennie, warzywa jak dużo tylko się da. I tak ten obiad wyglądał, naprawdę mnie nasycił i potem czułam się tak naprawdę bardzo dobrze, dostałam dużo energii i było mi tak błogo, że jak nadeszła kolacja, to była godzina 19:30 około, to w ogóle nie byłam głodna, ale wiedziałam, że no muszę zjeść, no bo jednak nie chcę aż tak niskiej mieć kaloryki. Więc zrobiłam sałatkę i sałatka to jest coś, co często jest u nas w domu na kolację. Tym razem jest to sałatka z halloumi, którą robi się banalnie. Tutaj mamy miks sałat, pomidorki, szary, czerwona cebula, awokado, czerwona papryka i halloumi kroję w plasterki i grilluję. Akurat to konkretne było z Biedronki. No spoko było w smaku. I do tego robię taki dressing, ja prawie do wszystkich takich sałatek robię ten sam dressing, tylko zmieniam proporcje, teraz chciałam, żeby on był bardziej słodki. No i dodałam więcej miodu, bazą jego jest oliwa z oliwek i musztarda, akurat ta z kuleczkami, bo ja lubię, jak ona tak fajnie pęka pod naciskiem zębów, po prostu uwielbiam to. Odrobinę limonki, której tutaj nie widać, zamiast limonki oczywiście można cytrynę, trochę soli. I co tam jeszcze było? To wszystko. To jest naprawdę proste, pyszne i fajnie podkręca smak. Ja do sałatek często używam też ziarenek, tym razem nie użyłam ziaren, bo jakoś nie miałam ochoty. Stwierdziłam, że jakby no do halloumi tak średnio będzie mi pasować. Do tego oczywiście mogłabym zjeść jakieś węgle, ale nie miałam w ogóle ochoty. Mówię wam, naprawdę nie byłam głodna, a to też dlatego i mówię wam całą prawdę o mojej diecie, że dzień wcześniej objadłam się po prostu po czubek w restauracji sushi, ale tak, że zjadłam nawet deser i nie zjadłam faktycznie kolacji, ale ja na co dzień nie jem dużo. Wy też widzicie we vlogach, że moje porcje są dużo mniejsze, odkąd jakby pilnuję sama siebie i chcę po prostu lepiej się czuć, wyglądać, nieważne. I po takim dniu obżarstwa zawsze ten kolejny dzień jest taki spokojniejszy, jeżeli chodzi o kalorykę i jedzenie i tego typu rzeczy. Ja ten film nagrywam dla was wczoraj, dzisiaj mamy taki dzień, w którym też nie jestem jakoś mega głodna. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja słucham mojego organizmu. Ja nie trzymam się żadnej diety od dietetyka. Jeżeli mam jakąś ogromną ochotę na coś słodkiego, to po prostu to jem. Nie są to te czasy, kiedy jadłam całą tabliczkę czekolady i no wyglądałam tak, jak wyglądałam, czyli byłam już ponad nawet 10 kg grubsza niż teraz. Ale zjem na przykład rządek sobie tej czekolady, tak? Ja nie mam zasady, że mam cheat day raz w tygodniu. To jest tak raczej raz na parę dni. Więc jakby racjonalnie do tego podchodzę i mówię, jak mam taki dzień, że nie chce mi się jeść, to nie wpycham w siebie na siłę nie wiadomo jakiego jedzenia, tylko właśnie na przykład tak jak wcześniej miałam sobie sałatkę na kolację. No myślę, że dzisiaj może być podobnie, też może będzie to jakaś sałatka. Są takie dni, kiedy robimy jakieś wieczory filmowe, wtedy zjem trochę chipsów, czy też sama przygotowuję popcorn. To jest chyba najmniej niezdrowa przekąska. Ja kupuję taki ekologiczny popcorn, robię go na normalnym oleju rzepakowym, jest smaczny. No wiecie, nie ma tych tłuszczy utwardzanych, które są w tych popcornach, takich do mikrofali. No i właśnie kupując różne produkty też patrzę na składy, patrzę na to, czy są te tłuszcze utwardzane. Więc tak, z foodbooka wyszła pogadanka o mojej aktualnej diecie, ale taki był zamysł, bo wiele osób ciągle o to pyta, więc chciałam wam pokazać przykładowo, że ja się nie spinam, nie trzymam się tego, że muszę gotować w domu, że nie wiem, nie odważam sobie produktów, ale ja nie jestem na żadnej diecie. Jestem mega zadowolona z tego, jak się czuję przede wszystkim i jak wyglądam. Chcę to utrzymać. Oczywiście mogłabym zrzucić 2 kg, żeby, nie wiem, mieć piękniejszą talię, ale autentycznie to, co mam, mi wystarcza i wolę mieć energię do działania, niż skupiać się właśnie teraz na przygotowywaniu
posiłków w odmierzaniu i tak dalej. Więc mam nadzieję, że ten dziwny dość foodbook Wam się podobał, trzyposiłkowy, a jeszcze Wam powiem, że mam takie dni, kiedy naprawdę te cztery posiłki u mnie jakby są w menu, więc może w kolejnym foodbooku to zobaczycie i wówczas jem na przykład owoce, jem dużo więcej owoców w ciągu dnia, bo tak zazwyczaj jem owoce tylko rano właśnie albo do tej owsianki, albo w muesli, tam mam jakieś liofiliozowane, nie umiem tego słowa wypowiedzieć poprawnie, sorry. Więc tak, dzięki, że oglądaliście, kochani, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie i piszcie mi na dole, co myślicie o takim filmie. Cały czas dużo osób mnie pyta o przepisy, ja będę Wam przepisy fajne przemycać w foodbookach, bo uważam, że foodbooki dużo fajniej się ogląda niż jeden konkretny przepis, jakby odcinek dedykowany przepisowi. Więc tak, trzymajcie się, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa! Dollar, something, 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 something.